Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Dokładnie. Kochani, wracamy do Moonlightera. I tak, ostatnio dosyć sporo sprzedaliśmy, mamy 30 tysięcy, ale, ja bym jeszcze tego nie chciał wydawać, bo po pierwsze, żeby... O nie, nie, wyjdź. Wypadł, dobra, mamy jeden dzień z głowy. Zapomniałem, że tu trzeba klikać, a nie przytrzymywać. Więc tak. Jak wygląda sytuacja? Tu widzę, że Slime się w końcu ogarnął chyba. Wieżyczka chyba też. A wieżyczka wartownicza niezdolna do strzelania, ciągłym... niezdolna do strzelania ciągłym strumieniem wody? Co? What? A Slime co daje? Mały sztamp pochodzący z lochu golema. Zapewnia ci efekt ogłuszenia broni właściciela. On zbiera materiały. To nam nie jest potrzebne. Wolę małego slajma. I o czym nie mówiłem? Zapomniałem. A, dlaczego zbieramy tyle kasy? Będę na pewno chciał niedługo zrobić tego bossa. Pewnie w następnym odcinku już będziemy się na niego szykować. Dlatego dzisiaj clearujemy całkowicie mapki. Na sobie znowu przypomnieć, jak się wygrało. Bo nagrywałem wczorajszy odcinek dzień wcześniej. I mogę troszeczkę nie pamiętać, ale chyba nie dostałem obrażeń, ewentualnie dostałem jakieś nikłe. Dobra, tym się ubrało wszystko o tym. Tak, cały czas zapominam, tu jest rolka. Jest piękna roleczka. O! O, ogłoszenie. Znaczy ogłuszenie, nie ogłoszenie. Jezu. Normalnie nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Jest niby godzina 16:03. Czy co prawda wstałem około 12:00 po tym moim maratonie. O, dobra, mamy wszystko. Tutaj chyba secretu nie ma. Przynajmniej nie widzę, żeby był secret, do tego nie skaczemy. Tutaj też nic nie widzę, żeby błyszczało, więc luz bluz. I tak, dzisiaj sobie wyjeżdżam, czyli ja nagram dzień wcześniej. Czyli wyjeżdżam w sobotę i wracam dopiero w poniedziałek, więc musicie mieć minimum dwa odcinki w zapasie. Tak jakoś wyszło. Teraz będzie mnie ten... Kurde, będzie mnie ten slime mylił teraz. On ogłusza tak sam z siebie. Weź podleci go, zaatakuj jeszcze raz. Tyk. Tyk. Fajne. Bardzo fajne. Co to jest? Potion. Dobra, to jakieś duperelki. Bierzemy oczywiście. Będziemy się dopiero zastanawiać, co bierzemy, jak już będziemy wychodzić. No, dobra. Nie żyją. A kto umarł, ten nie żyje. Ja tak widzę, że nas tu gra dosyć prowadzi mocno przez te biomy leśne, ale tam pewnie znów będzie ślepy zaułek i tyle z tego wszystkiego będzie. Tyk. Au! Ty gnojku. Ty gnojaczu jeden. Dobra, tu żadnego sekreta nie widzę. A jeżeli coś ominąłem, to niestety tak wyjdzie. Czy ja mogę przez to przeskakiwać? Nie mogę przeskakiwać przez to. Szkoda. Bo tak zastanawiam się, jak tego bossa wypadałoby pokonać, skoro on wali tym ogłuszeniem. Dajcie mi to wszystko. On wali tym ogłuszeniem i to może być dla nas problematyczne. Czy to nam też nie dawało czegoś? Nie. Pomyłka. Może jakiś secret? Coś, cokolwiek? Nic? Zero, nul? Nic się nie świeci. Czyli teraz w dół. Nie no, to jest extremely fast. Możemy w teorii sobie teraz cofnąć. I tak chyba nawet zrobimy. Teraz tylko 1000.
Czyli na pierwszym poziomie jest 1000. A i nie musimy przytrzymywać. Na pierwszym poziomie jest 1000, na drugim poziomie jest już 2000 i potem pewnie 3. Ale dobra, spoko, luz, nie przeszkadza mi to w żaden sposób. 1000 nie jest jakoś dużo. Dobra, idziemy to odnieść w cholerę i idziemy na drugi poziom za chwileczkę. I w sumie naprawdę ta umiejętność właśnie tej teleportacji i to, że możemy się potem cofnąć, naprawdę jest zarąbista, bo jednak ten inwentory mamy bardzo mały. Widzę, że nam się wtedy też regeneruje ta tarcza. To też jest spoko. Łopotkę sobie zostaje. No nie musimy jej brać. Mamy w sumie 5 potek w tej chwili. No maksujemy całkowicie. Całkowicie naszą tutaj wyprawę. Wow! Możemy drzewo też walić. Dobrze wiedzieć. Dobra, mamy poziom drugi. Tylko, ej, tu te przedmioty zniknęły. Nie, jesteśmy zgubieni. Nie, no żartuję. Nie jesteśmy. Dobra, poziom drugi, do Golema 2. Padli. Au, kurde, ten... On jest fajny, tylko irytujący. Irytujący pod tym względem, że z czasem, jeżeli dostanie stuna, to musimy na to uważać, żeby przypadkowo się nie wpieprzyć po raz kolejny, jak on się już odstunuje. No i te duże golemy, nie? Dobra. Jest to dosyć banalne, więc luz. Ale spore mamy DPS-y. Spore mamy DPS-y, to mnie bardzo cieszy. Pyk. To było szybkie. No i troszeczkę tych wingsów też nazbieraliśmy. O właśnie, tak jak teraz. Pyk. To było szybkie. A no, żadnego sekretu nie odkryliśmy. Nie wiem, czy my potem będziemy mieć jakieś bomby, czy coś w tym stylu? Żeby te kamienie rozsadzać? Ciekawe. Czy w ogóle jakieś sekrety mogą być na przykład na ścianach? Też jestem ciekawy. O! Spróbujemy coś zrobić. Czy one spadną? Oh yes! Au. Świetnie, Shiro! Oj, świetnie, Shiro, naprawdę. To było genialne, co żeś zrobił. No dobra. Żyjemy, mamy się dobrze. Tylko nie wiem czemu... Nie zbiera nam tych przedmiotów. Czy mamy już full? Nie mamy fulla. Au. No bez jaj, nie rób sobie takich żartów. Bo to nie jest wcale śmieszne. To nie było wcale śmieszne. Tylko 110 HP. To nie jest dużo. I seria, widzę, że chyba jednak z tych naszych garnuszków nic nie wypada. To mi chyba ani razu jeszcze nie wypadło. Dobra, idziemy teraz na lewą stronę. Albo góra. Dobra, góra mnie przekonała. Tego gnojka trzeba. No sztig konowale jeden. Tak irytujący ten mob. Tak irytujący.
myk. Mamy cię. Dobra, zbieramy kolejne przedmioty. O, tu coś było. Dobra, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o przedmioty, to w większości może nam cokolwiek wypaść, jeżeli mamy takie jakieś ślady na tych garnkach. Przynajmniej tak mi się wydaje. A tu coś było? A, że kamień zniszczy nam żelazo. Możemy to zamienić w ten sposób. Noż ty gnoju! Bez jaj. Taki dzyndzol. No. No wy sobie jaja chyba robicie ze mnie. Kurwa, jakieś porąbane gówno. I znów zacząłem przeklinać. Bo to się nie da inaczej. No pewnie, jasne. Na szczęście jeden zabił drugiego. No kurwa! Wolnięci. Nie chcę stracić tych potek zbytnio. To mi się niezbyt podoba. Stracenie potionków. Dobra, czyli boss był po lewej stronie. Na 100% po lewej stronie. W sensie w dół i w lewo. O, gdzieś tu. Był tak blisko? O, właśnie o tym mówiłem przed chwilą. Coś się tutaj nam respi chyba. Co to jest za tałataństwo w lewym dolnym rogu? Gra nam tego nie tłumaczyła. O właśnie! Jakiś boss chyba. Co to jest za gówno? O fuck. No nie, no nie, no nie. Dobra. Co ten Kasperek robi? Nie da się go zaatakować. Czy ja mogę uciec na przykład od niego? Czy ja mogę od niego uciec? Trochę nie rozumiem, jak on działa. Czy ja mogę go jakoś pokonać? To jest pytanie za milion punktów. Bo nie powiem, że jest on irytujący na swój pewien sposób. Dobra. To jest naprawdę ekstra mocne. HP-ków mamy. Trochę HP-ków mamy. Dobra, to nam nie jest potrzebne. Możemy się wywalić. Żelazo nam też nie jest potrzebne.
I znów poczekamy na tego bombaryłę. Time limiter tu musi być. Żebyśmy za bardzo nie zwiedzali. Pojawisz się czy nie pojawisz? Może on tu nie może przyjść? Może on tu jednak nie może przyjść, cwaniaczek. No nie mam pojęcia. Powiem szczerze, osobiście nie mam pojęcia. O, teraz idzie. Trzeci poziom to już jest boss. Nie, to nie jest boss. To nie jest bosik. Kurwa, ale głupio zrobiłem. Bo patrzcie, teraz... A nie, 2000 nadal. To możemy cofnąć. Myślę, że możemy śmiało cofnąć. Bo tych mobów już sporo tutaj ogarnęliśmy sobie. Czy teraz będzie noc w ogóle w mieście? Tak, jest już nocka. Oj, zrobiłbym sobie lepsze inventory. Zrobiłbym lepsze inventory ewidentnie. Moglibyśmy sobie zrobić już w tej chwili. Tylko nie wiem, czy my mamy właśnie te kawałki, które w sumie wypieprzyłem. Jestem trochę głupi, ale dobra. Wypieprzyłem to, co było mi potrzebne, no ale mniejsza. Może mam to w inventory. Ale to chyba pokazuje całościowo, co my mamy w ogóle w ekwipunku. Tak, tak, ewidentnie tak. Tak to właśnie jest. Niedobrze, niedobrze, nie podoba mi się to. Tu jeszcze dwie potki zostały nawet. W ogóle, właśnie, chodźmy jeszcze zrobimy sobie te potki na szybko. To jest dobry pomysł. Tylko pytanie, czy na przykład teraz mamy puste inwentory oprócz tych dwóch potek. Czy ty wykrywasz, że ja to mam? Tak, wykrywasz, że ja to mam. Czyli sprzedałem coś, co mogło mi w sumie zapewnić teraz armor. Bardzo mądrze, Shiro. Bardzo mądrze. Ideolo, Shiro. Świeże mikstury. Ile potrzebujemy zrobić? Mam 23. Tak, zrób tyle. 21 miksturek, świetnie. Które sobie od razu też wrzucimy. Pyk. Będziemy jeszcze tylko odnieść te miksturki, które nam są już niepotrzebne. Odłożymy sobie je na miejsce. I idziemy dalej eksplorować. Nie, to chciałem, dobra. Wolno się zrobił ten nasz bohater. Teraz jest znacznie szybszy. Właśnie, intryguje mnie to drzewo. Czy my z tym drzewem coś możemy zrobić? O! 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 Those that grow on the trees. Dostaliśmy jakiś achievement. I coś dostaliśmy, ale nie wiem co. To też w sumie, że możemy sobie walić jak chcemy. Czy coś się zmienia? Czy my dostajemy kasę? Za walenie w drzewa? Tak. Tak, dokładnie. Wow, wow, wow. Ej, tu też jest na górę wejście jakieś. Ale jakim cudem? To po prawej stronie i po tej stronie to jest wejście do tych kopalni? Dziwne. A teraz powiedzcie mi, że w ogóle zniknęło nam wszystko, to się w ogóle chyba rozpłacza. Nie, na szczęście nie. Dobra, wchodzimy, teleportujemy się i lecimy dalej. Czyli łącznie już wykorzystaliśmy jakieś 3000 złota? Coś koło tego. Coś koło tego, dobra. I znów jest takie dziwne... Nie! Tyle HP już. O nie, on złotem sypie!
Nie, nie rób tego. Ja pierdzielę, ale nas ściorał. Co za chory porąbaniec. Użyj tego. Albo wsadź sobie to. O, i przemień dźwięk się naprawił. Boże, co to był za mimik porąbany? Czemu on sypał złotem? I jak to w ogóle ogarnąć? Dobra. Pykło. No nie, no to jest już łatwe, ale no tamto ścierwo to jest naprawdę coś nienormalnego. Co to wymyślił? Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Czyli tu na przykład już nie ma sekreta na pewno, sekretu. To jedyny profit, który zyskaliśmy na tym. Ej, czemu my widzimy całą mapę? Wow, czemu my widzimy całą mapę? Co tu się dzieje? Czemu tu jest cała mapa widoczna? Co my wzięliśmy? Co my wzięliśmy, że widzimy całą mapę? To jest pytanie do mnie punktów. O Jezu, znów ten porąbaniec. Ale to mapy są ciężkie. Jeszcze był tu secret. Świetnie. Ale coś tu jest. Historia golemów 1. Ale to jest chyba dosyć takie tanie. Nie pamiętam? Nie sprzedawało. Nie wiadomo, nie sprzedałem tego jeszcze. No mniejsza. Może jakiś secret czy coś, a to nie, to tylko item. Tutaj? W ciałach golemów wnioskuje, że stworzenia te walczą tu od wieków. Aha, dobra, to już czytaliśmy. To już czytaliśmy. I to był secret, co dziwo. Co dziwo, to był secret. Kurde, boję się teraz normalnie pójdzie tych pomieszczeń. Naprawdę są ciężkie te moby. Już tych nie ma, to już się czuję znacznie pewniej. Ten to kamikadze był jeszcze. Ten był jeszcze kamikadze. Wybierzemy ten ki. Pan. Kurde, irytujące to jest naprawdę. Ale to jest irytujące. Dobra, ten siadł. To jest złoty skrzyni. Zbyt wiele trafień. Księga Golema, stare plany sługi Golema, dłuto golemów i złote runy. Złote runy. Tylko tak, czego my tu potrzebowaliśmy wtedy? O, a nie, to trzeba przenieść. Dobra, teraz nas nic już nie boli teoretycznie. Jak wygląda mapa? Tu jest boss po lewej stronie, możemy się wyleczyć. No bo co jeszcze nie będę próbował iść, no. To jeszcze nie jest ten moment, definitywnie. Definitywnie to nie jest ten moment. Dobra, siadł. I mamy kolejne przedmioty.
I reszty już nie weźmiemy, niestety. A szkoda, a szkoda. Chyba, że coś sobie wywalimy. Na przykład, w sumie to było tanie. 70 to jest, nie jest jakaś cena super, hiper. Dobra, weźmy to. Nie wiemy, co to jest i zaryzykujemy, sprawdzając, co to jest. Dobra, poszło. Poszło też. No, jak? Ty gnoju. Ty gnoju. Czy mi się teraz to opłaca w ogóle zwiedzać? Mam już tyle przedmiotów. A raczej mi się nie opłaca już dalej eksplorować. Przynajmniej takie mam wrażenie. No postać na pewno nie idę. To jest coś, czego robić jeszcze nie chcę. Dopóki nie będziemy mieć jakiegoś podstawowego armora, to na pewno nie. Chyba jeszcze z jedną komnatkę sobie może zwiedźmy. O Jezu, jeszcze coś takiego. Kurde, no oczywiście. Oczywiście musiałem się spieprzyć, bo to ja. Shiro bez tego to nie Shiro. Dobra, cofamy. Cofamy, bo to... No nie ma większego sensu w tej chwili już. Na pierwszych poziomach w sumie dropią te przedmioty, które nam są w tej chwili potrzebne, więc... dalsza eksploracja nie miała żadnego sensu. A nóż może jednak mamy już tyle części. Nie mamy, mamy posiadane... posiadane dwa, ale może... Jeszcze raz mówię, może... uda nam się kupić to sklepikarzom, że u sklepikarza. Tylko sobie przyjdźmy tutaj to wszystko wypakować. O, właśnie o tym mówię. Takich itemków naprawdę już mamy coraz więcej. Coraz więcej, dobra. Wypakowań. Idziemy jeszcze do sklepikarza, zobaczymy, czy przyjaciel ma coś do sprzedania sensownego. Witam, kolego. No, trochę to kosztuje, no ale dobra. Kupimy to, bo chcę być już przygotowany na następną wyprawę. Czyli mieć jak najwięcej życia. I tak, chcemy kupić sobie pancerz ten. Żelazny napierśnik, dobra. Kupujemy, a raczej tworzymy. I jeszcze żelazne buty też myślę, że będą spoko. No i się wygrzmociliśmy, nie dość, że z hajsu, to jeszcze jest w sumie surowcy. Ale panie, teraz jak ja to założę, to ja będę miał tyle HP. 80, 200 HP, dwa razy więcej, plus 50 z łóżka. No coś wspaniałego. Dobra, moi drodzy, ale będziemy się chyba powoli tutaj żegnać. Powoli się będziemy żegnać, bo widzę, że zbliża się pora odcinka, końca odcinka. Na razie jeszcze chyba nie będę się tutaj zbytnio produkował w sprzedaż. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę sobie to włożyć? Nie mogę sobie tego włożyć tak, jak chcę. Dobra, to odkładamy. To wsadzamy do środka. To chyba nie ta skrzynia była nawet. O, to była ta skrzynia. Akurat mamy jeszcze 15 sztuk naszych potek. No i myślę. Wiem, że ciężko wam uwierzyć w to, że ja myślę czasem. Ale chyba w następnym odcinku pójdziemy już na bossa. Dobra, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, już w poniedziałek z Moonlighterka. Trzymajcie się. Hej, hej!